Kiedy widzę ludzi, którzy pochylają się nad fenomenem chusty z Manopello czy całunu turyńskiego, kiedy widzę zdziwienie na twarzach ludzi, którzy słyszą o cudzie uzdrowienia w momencie, kiedy wspólnota modli się o uzdrowienie, kiedy widzę, w jaki sposób Pan Bóg przywraca pokój fizyczny ciała ludzkiego w momencie, kiedy są odpuszczane grzechy, to nie dziwię się temu, ponieważ to, co wydarzyło się w więzieniu, gdzie dowódca straży świątynnej i arcykapłani chcieli przygotować dla apostołów, a więc uwięzienia, a potem akt oskarżenia. Kiedy widzę, w jaki sposób Jezus działa i w jaki sposób to budzi już od 2000 lat zdziwienie ludzi, no to jestem przekonany głęboko, że Pan Bóg ma prawo ingerować w świat, który stworzył również w ten sposób. I dlatego z taką wielką ufnością podchodzimy do tego wszystkiego, co dzieje się w obrębie działalności Pana Boga. On jest w stanie właściwie codziennie nas zaskakiwać.